kilku dniach spędzonych na planie programu MAI doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę jedynym sposobem na to, żebym mógł przekonać się o prawdziwych efektach jej pracy, jest to, żebym sam poddał się jej metamorfozie. No i zaczynam od włosów i nie byle kogo, bo jednego z najlepszych fryzjerów w Warszawie, Łukasza Mazolewskiego. Do ciebie pytanie, na co masz ochotę? Jakby jak siebie widzisz? Bo to już, rozumiem, masz jakiś czas, prawda? Tak. No ja zazwyczaj mam krótsze boki, grzywkę dłuższą zostawioną, tak żebym mógł podnieść, bo tak zazwyczaj... I wszystko do góry. Tak. No i w zasadzie tyle. To co ja bym się postarał, pokazać coś innego, ale wciąż w twoim jakby obszarze włosowym, tak? Czyli to co zawsze, wiesz, jakby możesz sobie zrobić. Nie będzie ci się podobało do przodu, będziesz mógł sobie zrobić do boku, a jeżeli nie, to możesz wrócić do tego, tylko będziesz miał krótszą wersję. Nie chcę zapraszać, ale mam nadzieję, że się wszystkim będzie podobało, bo to jest... No mi się podoba, najważniejsze. A moim zdaniem tutaj wyszło to nad wymiar dobrze. Ja się zgadzam. Dzięki wielkie. To co? Teraz pociuchy. Nie no, to musi być coś zupełnie innego. Ja dzisiaj zobaczę, tylko ty musisz mieć na tyle odwagi, żeby z tym wyjść. Kurczę, to też jest fajne, ten róż, nie? Czyli w ogóle jasno u niego... Po raz pierwszy widzę cię zawstydzonego, ha, ha, ha. Tak, z tej pozycji się robi zdjęcie, żeby nie skracać nóg. Wybraliśmy stylizację na Magnum. Najważniejsze jest to, że twoje kolory to pastele. Szary, błękit, ale zawsze pastele z domieszką szarości, a nie bieli. Mhm. Bo bieli, z domieszką bieli będą bardziej infantylne. Te mają dużą klasę. No i dodatki typu brązowy pasek, czarne buty. Nie musisz robić kompletu, to już jest passe, wiesz, dobieranie. Chyba że wychodzisz na jakieś takie eleganckie wyjścia. No to wtedy to musi być dopasowany pasek z butami. To dziękuję ci bardzo. A zawsze byłem ciekawy, jak Sobleska wystylizuje tak faceta, żeby na własnej skórze. To cała ekipa pracuje, ale prawda jest taka, że nigdy nie liczy się tylko stylizacja. Mhm. Dlatego dzisiaj byłeś rano u Łukasza, bo wiedziałam, że to będzie dla mnie odbicie. Mhm. Prawdopodobnie, gdybyś miał włosy do góry, stylizacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Trzeba poznać swoje kolory, więc od dziś wysyłasz mi zdjęcie i po prostu działamy.